Kolejny przypadek rozwiążemy w ten sposób. Na początek ułamek dziesiętny, który zamieniamy na ułamek zwykły. Skracamy ten ułamek przez 4 i zauważamy, że 16 możemy zapisać jako 4 piąte do potęgi drugiej. No i zapiszmy tutaj 4 piąte do potęgi drugiej. Ten wykładnik przepisujemy, natomiast pozostałe części tego działania przepiszemy bez zmian. Teraz wróćmy w to miejsce i zauważmy, że mamy wykładniki stojące obok siebie, więc takie wykładniki możemy wymnożyć. Stąd otrzymamy 4 piąte potę do potęgi 2 razy 5, to jest 10. I od razu mm, uwzględnijmy to, że będziemy mieli dzielenie przez potęgę o tej samej podstawie i mnożenie przez potęgę o tej samej podstawie. Więc jak dzielimy, to odejmujemy wykładniki. Jak mnożymy, to dodajemy wykładniki. Stąd otrzymamy 4 piąte do potęgi 10, dodać 4 to jest 14, odjąć 2 to 12.